W minionym tygodniu w Nowomiejskiej Bibliotece otwarto wystawę prac malarskich Barbary Ząbkiewicz. Pani Barbara należy do Iławskiego Stowarzyszenia Artystyczno-Kulturalnego SARP, natomiast na co dzień mieszka i pracuje w Nowomieście Lubawskim, gdzie prowadzi pracownię plastyczno-wikliniarską dla osób niepełnosprawnych. Wernisaż w bibliotece zgromadził wielu gości, których przywitała Daniela Kowalska, dyrektor Nowomiejskiej Biblioteki. Na wystawie królują widoki zabytków Nowego Miasta i Kurzętnika, ale również pejzaże nowomiejskich okolic. I teraz taką rymowankę ułożyłam o Nowym Mieście, bo Państwu przeczytam. Moje miasto, troszkę to będzie tak z humorem. Moje miasto, Nowe Miasto, starym grodem jest. Tu ulice i uliczki, kamienice, kamieniczki, zabytki są tu też. Pójdź na rynek, tam na środku ratusz w słońcu lśni, co był kiedyś domem Bożym przez tysiące dni. Tuż opodal niedaleko bazylika świętego Tomasza. Z niej Maryja Łąkowska Pani do modlitwy wszystkich zaprasza. A gdy spojrzysz tu z rynku na kierunek wschodu, to zobaczysz bramę łąkowską naszego nowomiejskiego grodu. Są dwie bramy, bo jeszcze jest jedna, i dwa mosty, prezydium burmistrza i rządu starosty. Stadion, hotel i halówka, a na Jagiellońskiej podstawówka. Tyle rzeczy tam się dzieje. Krzyk kibiców, gwar młodzieży, a w MCK kultura się szerzy. Grają, tańczą i śpiewają, na koncerty zapraszają. Na Działyńskich jest biblioteka. Tam na półkach książek stos. Są też zajęcia Uniwersytetu III wieku i tam seniorzy spędzają swój czas. Dookoła miasta lasy szumią i tchnieje, rzeka Drwęca wstęgą się wije, przyroda zielenią promienieje. Od poranka aż do zachodu zapraszamy do naszego grodu. A to już koniec, basta. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pójdź do promocji miasta. A gdy chcesz zobaczyć miasto naszego pejzaże, przychodź do czytelni na moje wernisaże. Szanowni Państwo, kiedy pierwszy raz miałem przyjemność rozmawiać z Panią Barbarą, trochę prowokacyjnie, wiedząc o talencie, o uzdolnieniach, rozmawialiśmy i Pani Barbara odpowiedziała mi, że przyjdzie taki moment, kiedy burmistrza zaprosi na wernisaż, na wystawę. I drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że doszło do tego spotkania, że możemy oglądać, podziwiać te piękne prace, a już szczególnie serdecznie chciałbym podziękować za uwiecznienie tych naszych perełek i proszę czynić to dalej, żebyśmy mogli jak najszerzej nasze miasto promować właśnie poprzez takie prace, które Pani tworzy. To są prace, które są nie do przecenienia nie tylko w Nowym Mieście i dla nas tutaj obecnych, ale przede wszystkim dla tych, do których te prace mogą trafić. Do tych, którzy tęsknią za Nowym Miastem Lubawskim, a często daleko stąd mieszkają. Wiem, że jest takie zainteresowanie, dlatego też serdecznie gratuluję i dziękuję za to dbanie o nasze dziedzictwo. Jednocześnie chciałbym pogratulować wszelkich dotychczasowych wyróżnień. Wiem, że Pani działa w Iławie w stowarzyszeniu. Marzy mi się, aby w Nowym Mieście Lubawskim powstało takie stowarzyszenie artystów. Mamy wielu dziedzinach uzdolnionych mieszkańców miasta. Tu już przed chwilą rozmawialiśmy, są i kolączarki, ale są też rzeźbiarze, metaloplastyka. Wydaje mi się, że gdyby takie stowarzyszenie udało się powołać do życia, byłoby to coś bardzo cennego. Gratuluję serdecznie dotychczasowych sukcesów. Zachęcam do dalszego tworzenia i pokazywania piękna naszego małego, urodzonego miasta. Jednocześnie ze swej strony, w miarę możliwości oczywiście, jeśli będzie mi dane, to deklaruję swoją pomoc, wsparcie. Wszystkiego dobrego, dużo wytrwałości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.